Trasa rowerowa dla zaawansowanych rowerzystów. To nie dla nas. Dobrze jest, kolor czerwony. O kurde! Ale mi ręce napierdają. Jak tam? Może być. Już zbroja obstrana? No to nic nie zmienia, gdzie my gramy, bo wszędzie was pokonamy. To jest krótka piłka. To nie ma w ogóle rozmowy. Dobra, jazda z czarnymi. Dawaj, Maniek, tu się kameruje. Na budowę. Już rozgrzeweczka dzisiaj była, widziałem, obserwowałem bacznie sobie z góry. Panie Bartku, dawaj, dawaj! Endurowcy na dotarciu! Au, au. Ale to dobrze, dzisiaj jest dość ciepło, trzeba przyznać. Ale w takiej koszulce jest idealnie w każdych warunkach. A dzisiaj jeszcze idziemy sobie wieczorkiem na basen, który tutaj widać. Ale jestem ciekaw twojej reakcji na to, co się stało z tą moją rzeczą. Bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę wczoraj, bo było to już w aucie. Ale zobaczysz sobie teraz z bliska, ponieważ chodzi mi o mój kask, który wygląda tragicznie po tej mojej glebie na twarz, ale to zaraz ci pokażę w aucie. Nie wiem, czy ty widziałeś? W ogóle smacznego, siadanie jest zaraz. Tam na stoliku się wywalił. No, tutaj wszystko normalnie pękło, wszystko poszło. O kurczę. Bonjour. Bonjour. Masz pompeczkę do kół? Mam pompeczkę, proszę bardzo, możesz sobie tutaj wziąć. Tutaj jeszcze jakiś ten materiał. No, tu się podrywało, a jeszcze gogle wyglądają. O. Później ci pokażę. Ja kilka metrów przejechałem na tym kasku. No, znaczy widać, że jest zaorany, ale nie widać, że było takie mocne pierdolenie. Ale już mam nowy, już sobie kupiłem, dokładnie taki sam sobie zamówiłem, żeby było bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. I nawet dzisiaj przyjedzie pewna osoba, która jest za to bezpieczeństwo odpowiedzialna i przekazuje bardzo dużo wiedzy na ten temat. A kask wygląda w taki oto sposób. Oczywiście mi już się morda zagoiła, bo też było ciekawe, ale kask ucierpiał. No i jako, że przyjął takie uderzenie, to ja już osobiście w nim jeździć nie chcę. Ogólnie widzowie, jest już dzień drugi i wczoraj przygotowaliśmy rowerki i u mnie się dużo zadziało, bo z 6 barów spuściłem na 2,5, a w Amorze z 200 PSI mam teraz 70, więc to o, tak się ugina i może przeżyjemy, ale zobaczymy. Czemu napisaliście mi Bart MTB Bombelek? Nie wiem. Nie jestem bombelek. Nie jestem bombelek. O, Darek zamyka już drzwi i możemy jechać. No, to powiedz mi, jak ty chcesz tym przetrwać? Nie wiem. Mam nadzieję, że pan Paweł cię ochroni. Krzyż na drogę. Tu jest gdzieś drugi. Tu jest pan Paweł. No, tylko jeszcze powinien być na kolanach i byłaby git. Nie no, opowiem tak, odważnie. Zobaczymy. Życzę ci tego, żebyś dojeździł do końca tego turnusu na tym rowerze. Kurde, tu jest jakby tak luksusowo. Teraz będziemy robić slalom i zatrzymywanie się w tych kwadracikach i ja pokażę, jak tego nie robić. Jak tego nie robić? Jadę powolutku. Nie, bo to stój w ogóle, czy się da z tym jednym, ja tylko mocno dupa do tyłu. No to ja wiem! Teraz Bartek pokazuje Pato Enduro, czyli dlaczego nie warto jeździć tirtem w góry. Dobra. Prawie! Dobra, będziemy robić drugie podejście, może mi teraz kamień nie wyjaśni. Pato Enduro na dircie! Oby mnie kamień nie wyjaśnił. Dobra. O. No i możesz jechać tymi krzesełkami tam na górę, ale my teraz idziemy tutaj na skill zone, żeby zrobić tobie challenge na dropie. Tu mamy 3 dropiki. Same dropiki są bardzo proste. Natomiast dojazd do dropów jest konkretny, taki, który jest zazwyczaj na trasach. Dobra, nie wiem, czy... Chciałbym, żebyście zaczęli najpierw od najmniejszego dropika. Wjazd na mojego dropa jest dokładnie linią, tak jak pokazuję ręką, tutaj na wprost. Dirtowiec, zawodowiec na bike parku, au!
No zobaczymy, czy przeżyje tego dużego dropa. Tak jak widzicie, tu jest takie podłoże kamieniste, ten najazd. Szczególnie jeżeli chodzi o ten najniższy drop, no to jest całkiem spoko, bo tu jest tylko taki mały spadek. Ale jak będziemy później jechali na ten duży, no to tam już trzeba, wiecie, uważać, nie? Także pamiętajcie o stopach, żeby było wszystko git. Zobaczcie sobie, jak to wygląda i możemy powoli najeżdżać. A few moments later. No to fajnie. Dobra widzowie, idziemy do pana Mirka zakupić kierownicę. Spawarkę. Spawarkę. Ale dziwnie się wygięła. Zobacz. Bo klamka przytrzymała pewnie, wiesz? Możliwe. Bo ty masz tą taką z oczkiem, nie? Klamkę. Tak, no. No i to właśnie w tym miejscu. Tu tak, na środku, no. No, także ja tu się tylko cieszę, że ta klamka jest cała. Kierownica to tam ciul. Ale że klamka jest cała. Gripy to tam. Gripy to się ściągnie. Tam cienka ścianka strasznie. No. Nie to co Dartmoor, co się tak. Dwie minuty dnia, nie? Lecisz obcinaczką, dwie minuty kręcisz. Dobra, będzie na ścianę. Albo zrobi się jakiś... Wieszak na ciuchy sobie. Klamkę do pokoju czy coś. O kurwa, Dirt Machen. O kurczewo. Tam mi ręce napierdają. Może przerwa? O Jezu! Zakręt to moi przeciwnicy. Ja pierdolę, Dirt to jest zabójstwo. Ups! Pierwsze wylecenie z trasy! Bo nie wiedziałem czy na takiej prędkości mi się koło nie obślizgną. Więc wolałem wyskoczyć na wprost, co nie? Jak się później okazało, niestety panowie w serwisie nie posiadali kierownicy, która spełniałaby moje oczekiwania. Pomimo, że mieli model, który bardzo mi się podobał, to nie pasował on pod mój mostek. Dlatego musiałem odmówić i skorzystać z innego rozwiązania. Ale pomimo, że nie udało się ogarnąć mojego roweru i nowej kierownicy, no to dostałem, proszę państwa, takiego oto Treka Session, czyli downhilloweczkę. Zatem zobaczymy, jak się będzie na tym dzisiaj jeździło. Bo to bydle jest... Nie wiem, że mega miękkie, bo ja mam twardo, no to tutaj jest kurde ciężko. I koło jest centrowane w ogóle. Oj, bicie trochę. Dobra, ogólnie to nie wiadomo, co się stało z kamerką. Nie chciała mi działać, ale przejechaliśmy, nie wiem, już jakiś kilometr, ale jedziemy dalej. Ogólnie to już dobiłem. Już opona widoczna obręczy. To chyba nie jest zbyt dobrze. O kurde. O kurde! Jak tam panie patrzymy? Zatrzymałem się, bo nie wiedziałem, czy tu się zatrzymujecie. O, to możesz. To możesz sobie tą ścieżką dojść do flow i generalnie ścieżką taką samochodową schodzić na dół. Pany, tutaj jest dla każdego po bidonie z gaminejcika. Mamy takie fajne izotoniki do rozrobienia. Także zaraz sobie to ogarniemy. Każdy bierze sobie bidon. Proszę bardzo, częstujcie się. Proszę bardzo. Dla każdego starczy. A skoro chłopaki już mają bidony, to możemy teraz ich poczęstować taką oto substancją. To są takie proszki, które się rozrabia na przykład z wodą i one mają działanie podobne do kawy. Ogólnie poprawiają chłopakom koncentrację przede wszystkim na trasce. Mają szybszą reakcję i dużo, dużo bardziej są wydajni. Smaków jest sporo, akurat tutaj trzymam egzotyka, który wchodzi chłopakom najlepiej, ale jeszcze jest malina, jeszcze jest cytryna i z kodem 5-4 Team macie właśnie na takie oto produkty zniżkę w postaci
10% na oficjalnej stronie Gaminata, do której link macie właśnie w opisie. Dzisiaj zeszło już 30 litrów picia, a wczoraj 100 litrów, więc przed nami jeszcze troszeczkę, może dzisiaj pobijemy nawet rekord. Nie wiem, czy nie wypożyczyć jakiegoś rowerka, ale ogólnie nie jest najgorzej. Da się na tym jeździć, wszystko picobello, fajnie. Dobra, napierdzielamy na takie obręczy, wywalone w to mam. Trasa rowerowa dla zaawansowanych rowerzystów. To nie dla nas. Dobrze jest, kolor czerwony. Zalecane ochraniacze. No taka bardziej korzeniowa właśnie. Przynajmniej tyle co ja przejechałem, nie wiem. Zobaczymy całą. O ile dojedziemy i się nie zabijemy. Sprawdźmy dokąd prowadzi ten Otik, zobaczmy co i jak. No i jak ta downhilluwa sobie tu poradzi. Na razie jest mięciutko. Ale mnie łapy bolą. Masz widocznie za twardo ustawiony amor. Ale ja na przykład tutaj płynę na tym rowerze, to się jedzie tak przyjemnie. Jak jechałem tutaj na enduro tym swoim przez kawałek, dawaj, dawaj, puść te heble, mniej hamulca, więcej pasji. No to też mnie strasznie bolały tutaj łapy. Dawaj Bartek, dawaj! Okej, okay, gonię! Na GoPro tego nie widać, tak szybko się jedzie, ale jest fajnie. Uważaj! O kurwa! Ja pierdzielę! Jadymy! Ja tu pierwszy raz jadę! Tak! Tu uważaj, bo tu gdzieś jest zaraz jakiś taki dziwny zeskok. Ło, ledwo żyję! Dobra, ja bym tu na dircie umarł! Mam tyle piachu w mordzie, jak za tobą jadę. Wyskok? Okej. Okay. Jadymy. Mam ciutkę przymału powietrza, bo słyszę jak dobijam obręcz. Dawaj. Ciśniesz pod górę, ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. O kur... Dobra, trochę źle pojechałem. Ale na dircie na pewno bym tu nie przeżył. Na dircie bym tu zdechnął. Oho. Mega się cieszę z tej downhillówki, że ją sobie wziąłem. O, znowu obręcz ucierpiała. Dajcie znać widzowie, czy było jakoś tragicznie, czy nie było najgorzej. Mega, mega się cieszę. Teraz za Bartkiem był dużo lepszy lapsik. Myślę, że na tym swoim remedziaku też byś miał średnio. No, bo tam sztywniutko. Ale gdyby nie to, że mieszkam w Warszawie, to bym sobie kupił tą hilówę, ale... No to prawda. Ja bym sam kupił też jakiegoś fula, ale że jestem w Warszawie, to wolę jednak mieć lift. No, to prawda. No. Ciekawe, czy obręcz dostał gdzieś kolejnego strzała. Stary, jak ja jechałem, tylko słyszałem takie brzdęk, brzdęk, brzdęk. Ale grubo tam jest, nie? Fajnie jest. Żółw. Ja wszystkie dropy, wszystkie gapy leciałem. Fajnie. Ale żółwi. Ja tylko chyba ominąłem jeden, bo się jakoś tak nie wyrobiłem, czy dwa. I teraz wziąłem od Endura Mateusza Treka Session, którego sobie wypożyczył na testy. I minus od razu, nie ma kapselka. I ogólnie oceniając tak rowerek, to hamulce ma bardzo mocne. O, zero-jedynkowe. Aktualnie tutaj nie jest jakoś super miękko. Na pewno jest duży rebound. No i jak na to, że to jest DH, to trochę wielka krowa z tego jest. Trochę waży. Tak na moje oko z 17 kilo. Ile? Ponad 20. Bo MK to waży 19,85 chyba. To przeceniłem, powiedziałem 17. No dobra, to ponad 20. Trzymaj. Dziękuję. Proszę. Ale ogólnie bardzo. A i bardzo ciężki napad, masz strasznie dużą zębatkę z przodu. Minus dla mnie to są te pedały. Co to jest? To nawet nie jest Dartmoor stream. Oho, ale dźwięki jak samitne. Many. Co to? Dobra, ale kurzysz, many, strasznie. O cholera. Hamuj, bo mam flaka. Ja cię dupia. Flaka mam. No. Nie. To niezły Otik. Otik tutaj pochłania mnóstwo sprzętu. Czy to dętek, czy to kół, czy to nadgarstków, czy ichś. Jest ciekawie. A byliśmy już tak blisko zjazdu. Dzień dobry, paintball to gdzie? Ta grupa paintballowa, taka rowerowa.
Ale to głównie u panów się spotykamy, czy gdzieś niżej? Okej. Co tak długo, chłopaki? Przed rozgrywką oczywiście panowie wytłumaczyli nam zasady, które obowiązują podczas meczu, oprowadzili po terenie gry i pokazali przede wszystkim, jak obsługiwać sprzęt. Dla większości osób był to pierwszy raz, w tym dla mnie, więc byłem mega podjarany, że możemy sobie pograć w paintball i to w takim miejscu. Idziemy, proszę państwa, tutaj na stoliczek jako pierwsi, musimy sobie zająć dobre miejsce. Są ogólnie 3 rundy, każdy ma pakiecik po 500 sztuk, no i zaraz będziemy zaczynać. Jak tam? Może być. Już zbroja obstrana? Ale to nic nie zmienia, gdzie my gramy, bo wszędzie was pokonamy, to jest krótka piłka. To nie ma w ogóle rozmowy. Dobra, jazda z czarnymi. Ile masz tam kulek? Może coś tam mi oddasz? Trochę jest. Uj. O, idziemy na jakieś drzewo się wspiąć i walimy z góry. Idziemy na górę. Dawaj na górę, idziemy. Konie, pozastrzelajcie się nawzajem zaraz. Idziemy tutaj, w krzaczki, bo tu nikt się nie spodziewa, że tu będziemy. Kuba, tylko włącz GoPro! Jak tu na dupca przez to? O kur... Dawaj, wal! Wal! Po prawej jest! O Jezu! A co ja mam zrobić? Oni są wyżej, mają łatwiej. Niech im się kulki tylko skończą. Pu. Po prawej dom. Dobra, raszuj. Ej, my tu będziemy chyba siedzieć wieczność. Włazisz! O, dobrze. Lewo! Gdzie? Kurna. Magazynek mi odpadł. No i dupa. Dawaj, to idziemy? Idziemy gdzieś? Uuu, serio! Ale serio! Idziemy za plandekę? Dawaj. Trzy strzały i trzeba przeładować. Dawaj. Ała, dostałem. Dostałem. Rewelacja na Bałtyku, lody na patyku. Tak, bo oni tam się nie spodziewają, że tam będziemy. Dobra, dawajcie tej sejki. Konie wszyscy, idź pierwszy. Po prawej będą. Nie podaję, Franca. No było. O, dostałem. Kurde. To mi nie podaje marker. Widzowie, widzicie? Tak to jest. Tutaj tu minowcy wygrywają, lepsza pozycja. Ej, no było trafione. A, dostałem. Już chyba wszyscy, co? Chyba wszyscy zbici. 5 zostało niebieskich. Nice. Ja 3 wybiłem. Żółw. Jak wiecie panowie, mamy również sponsoring od Tarczyńskiego, proszę bardzo. Każdy dostaje po paczuszce w zamian za bardzo fajną rozgrywkę w paintballu. Życzę smacznego wszystkim i dziękujemy Tarczyńskiemu za wsparcie. Bardzo fajne. O, chłop chciał już 2 paczki, proszę bardzo. Dzięki. Jeden smak jest tylko? Tak. Dobra. To są exclusive, mordo. Exclusive. Będą bardziej smakować. Proszę. Będą bardziej smakować. Kto jeszcze nie dostał? Proszę bardzo. Proszę bardzo.